jestem z wami. Jestem taka szczęśliwa, że jestem w takiej cudownej Bożej rodzinie. Chwała Ci, Panie. Nazywam się Nowicka Irena. Jestem z miasta Koła, z Kościoła Bożego w Chrystusie w Koła. Chciałam powiedzieć wiele świadectw i tak myślałam, które będzie takie najodpowiedniejsze. I pomyślałam o tym pierwszym, o dawaniu dziesięciny. Kiedy nawróciłam się, kiedy oddałam życie Jezusowi, miałam taki po prostu lęk, co mam zrobić z tym, z tą dziesięciną. Tak mi było jakoś trudno oddać tą dziesiątą część. Ale kiedy usłyszałam kazanie i Słowo Boże z Księgi Malachiasza, 3 rozdziału, serce moje rozradowało się bardzo i powiedziałam: Panie, mam długi, bo miałam duże długi. Kiedyś nawróciłam, byłam bardzo biedna, ponieważ byłam chora wiele lat, bolał mi kręgosłup, bardzo cierpiałam, oddałam wszystkie pieniądze na lekarzy. Ale kiedy usłyszałam to słowo, ono tak się mocno zakorzeniło w moim sercu, że powiedziałam: Panie, oddam Ci to, co Ci się należy. Tylko nie pracuję, mam długi, ale mój mąż pracuje. Niewiele zarabiał wówczas, ale to słowo tak mnie zakręciło, że mimo, że mąż nie był jeszcze nawrócony i nie rozumiał tego wszystkiego, nic mu nie mówiąc, brałam z jego pensji. Dzisiaj się przyznaję. I powiedziałam: Panie Jezu, wierzę, że będziesz się błogosławił, że skończą się moje długi, że skończy się moje cierpienie, bólu, że będę szczęśliwa, bo Ty to powiedziałeś. Ty, Panie, to powiedziałeś, że moje spichlerze będą napełnione, że już nie będzie żadnych długów, że będę uzdrowiona, że wszystko, co Ty mówisz, jest prawdą. Wzięłam to mocno do serca i zaczęłam oddawać dziesiątą część Bogu. I wiecie, co się stało? W niedługim czasie zostałam uzdrowiona. To był pierwszy dar w moim życiu. Długi jeszcze były. Ale to był pierwszy, taki Boży znak, że On mnie słyszy, że On odpowiada. Nie znam. Że On odpowiada, że to, co powiedział, jest prawdą. I tak uczyniłam. I czynię to do dzisiejszego dnia. I wiecie, co się stało, że Bóg nie tylko uzdrowił mnie, ale mój mąż, szczególnie mój mąż, otrzymywał od Boga błogosławieństwo na błogosławieństwem. Ciągle miał po prostu coraz większą pensję, coraz więcej zarabiał i coraz wyższe stanowiska. Ja teraz naprawdę Bogu dziękuję z całego serca i zachęcam. Mówię, że naprawdę warto oddawać, nawet jeśli nie masz tych pieniążków. Jeśli masz tak mało, to tym bardziej oddaj. Tym bardziej Bogu na chwałę. Alleluja. Dziękuję Ci. To było super świadectwo. Takie pełne wiary. Ja uwielbiam słyszeć takie realne, namacalne świadectwa, aż do kości. Właśnie kiedy osoba, która przeżyła, tak jak siostra mówiła, takie katastroficzne warunki, prawie że traumatyczne, i proste słowo przekonało, zaczęła działać w oparciu o nie i o to. Taki cud. Kto jeszcze? Zapraszam. No śmiało. Jeśli nie ma świadectwa, albo zanim ktoś się zdecyduje, to może w międzyczasie ktoś przyjdzie, powie coś o sobie, o kościele, z którego jesteście. Niewiele tutaj wiemy o wszystkich. Może ktoś chce podzielić się czymś na swój temat.
czy przedstawić swój kościół. Zapraszam. Może Piotr chcesz powiedzieć się tymi o tym. Przez tymi o tym. Krótko. Co? Tak? Oto siądź tu w kolejce. Wczoraj mieliśmy w domu to troszeczkę miasto kościół. A dobrze, no to powiem, że to była ciszenie kochane. Ja to... Wybaczcie, mam powiedzmy tremę do mikrofonu. No dobrze. Nazywam się Artur Falek, mieszkam w Piotrkowie. Jeszcze musi? Dobrze. Nazywam się Artur Fałek, mieszkam w Piotrkowie Trybunalskim. Lepiej? Wczoraj miałem się troszeczkę taką traumatyczną sytuację w domu, ponieważ dowiedziałem się, że mojej żony babcia umiera. Więc w te pędy po prostu przestałem palić w piecu, bo leciałem do babci. Oczywiście nie udało mi się to zrobić przed księdzem. Ale bardzo fajny facet to przyjechał po błogosławiu, nawet nie wiem czy po Bożemu czy nie, ale no, teściowie byli bardzo zbudowani. I moja taka prośba była, bo obiecałem to babci. Jak to Jurek dzisiaj mówi, żeby zrobić to teraz, więc w ubiegu. Więc widzę, że twoje kazanie na maraton nie poszło. Powiedziałem babci Ewangelii oczywiście, bo źle by było, jakby usza dobiegła, prawda? Jakby żona mówiła Ewangelię, to było 10 lat temu, nie wiem, co z tym zrobiła. Ja wolałam być pewny tego, tak? Więc powiedziałam babci Ewangelię i obiecałam mi, że mi się tutaj Pan pomogli, ale to w wolnym czasie, jakby tak, było takie miejsce kiedyś. Lubię dotrzymywać obietnic, więc Was o to proszę. Aha, ty się modlę, aby się włączyły. Dobrze. Dobrze. Panie Jezu, bardzo Ci dziękuję za to, Panie. W tym miejscu chcę Ci powiedzieć, że bardzo ją kocham i zależy mi na tym, żeby była razem z Tobą w niebie. Nie mogę patrzeć na to i nie chcę patrzeć na to, że ona pójdzie do niego. W jakikolwiek sposób będzie oddzielona od Ciebie, Panie. Bardzo Cię prosił o to, żeby to słowo, które wczoraj do niej powiedziałem, być może krótko, ale żeby zadziałało w Twoją moc, Panie, żebyś nie dał mi spokoju w tych wszystkich jej chorobach, w tych wszystkich jej chorych wizjach, które do niej trafią w tej chwili, żebyś Ty, Panie Jezu, nie dał mi spokoju i żeby naprawdę, żebym spotkał ją w niebie, Panie. Bardzo Cię o to proszę, Duchu Święty, aby wszystkie złe moce, które po prostu będą mocić w tej chwili, mówię, żeby odeszły. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Żeby odeszły. Panie Jezu, proszę Cię o ochronę w tej chwili, jak babcia. Amen. Niech się stanie. Piotr, chodź. Piotr z Grudziądza. Chodzę do kościoła zielono świątkowego. Trzy razy głośno. Pięć razy głośno. Pięć razy. No, przyjąłem Jezusa, jak miałem 19 lat. To jest około 20 lat temu. Nie, prawie 20 lat temu. Prawie. I Bóg dał mi życie. Dał mi żony, dzieci. I był taki czas, że potknęła mi się noga i zgrzeszyła. I ten grzech pociągnął mnie do świata. I straciłem wszystko. Teraz się czuję jak serce marno trawne. Był taki czas, że... A czy dzisiaj, czy wczoraj słyszałem, że Bóg mnie tak... Bóg mnie umiłował. On mnie kocha. Już byłem martwy. I dał mi nowe życie.
tak się zaplanował w ogóle, samochód, samochód uleżył we mnie. Straciłem przytomność i zobaczyłem, co już się działo. Że zobaczyłem to moje życie, że co nasiałem, to nazbierałem. Nazbierałem w jeden worek i to było próżne, to była ucieczka. Ale wierzę w to, że dał mi szansę. Szansę życia, bo już nie to, że byłem martwy i przypomniałem się takie słowa, jak mucha wpada w pajęczynę. To palą wchodzi i po prostu wysysa cały sok z niego. On w całości jest, ale on nie istnieje. Po prostu już nie ma swojego ja, tylko jest pod wpływem pająka. Tak się czułem. I miałem taką siłę i odwagę, że zadzwoniłem do Jurka i Jurek mi dał szansę tu, że mogę przyjechać tutaj, mogę się z wami spotkać. Niektórzy mnie znają, niektórzy nie. Ale dla mnie to jest owocne w Duchu Świętym i w Duchu moim, że mogę się napełnić się Duchem Świętym. Jest trudno mówić teraz, kiedyś to nie było problemu mówić, nawet mówiłem kazaniami, a teraz gubię się w lecie. Ale chwała Bogu, że Bóg mnie tak umiłował, że spowodował wypadek, żebym mógł zobaczyć to wszystko, bo nie widziałem tego. I uwierzyłem w to, że On mnie kocha. Że wyrwał mnie z ciemności, jak to mucha. Że domowego człowieka, to dla was jest nic nowego. A dla mnie to jest taką wielką potyczka, bo on dał mi zwycięstwo, które jest w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję. Piotra, to jakieś 18 lat temu przybył do Kutna na parę lat. Mieszkał nawet kiedyś u mnie przez ten okres, tak jak wielu ludzi. Więc tak jak on powiedział, że on głosił kazaniami, on głosił Słowo Boże. Był człowiekiem w służbie i tak to się skończyło przez, jak powiedział, upadek. Nie wiem, na ile to było zrozumiałe dla wszystkich. Jego dosłownie potrącił samochód i to było wydarzenie, afera, która była w Polsacie do obejrzenia. Są też w internecie informacje na temat skandalu, ponieważ też bardzo poważny, wysoki rang w mieście go potrącił. Tak, jakby powiedzieć, były dyrektor komisji antyalkoholowej mający 2 promile. Ekskandydat na prezydenta i uciekł. A jego szukała policja krowi, ponieważ syn tego, który potrącił, doniósł, że tata prawdopodobnie spowodował wypadek i nie chce się przyznać, więc policja szukała poszkodowanego, czyli jego. Po paru godzinach nieprzytomności znaleźli. On był 1,5 doby nieprzytomny, ale ten wypadek potrząsnął. Także przez wiele lat chodzi bez Boga i życie nie potrząsało. W miarę sobie pracował, jakoś sobie egzystował, ale ten wstrząs był dosyć silny. Że chwilowo miał zaniki pamięci i duże problemy ze zdrowiem, to, że nie jest połamane, to jakiś cud. Ale potrząsnęło mi na tyle, że zaczął z powrotem myśleć o Bogu i rozpoczął na nowo. Więc fakt, że rozpoczął z taką gorliwością i zaangażował się także w kościół grudziącą, cały czas na telefonie tutaj wisi, więc myślę, że Bóg ma niesamowite ścieżki i różnie potrafi zmobilizować nas do odnowienia. Zapraszam. Witam wszystkich. Nazywam się Juliusz Mołkowski, mieszkam w Kole. Również jestem członkiem naszego lokalnego kościoła w Kole, Kościoła Bożego w Chrystusie.
Chciałbym podzielić się świadectwem, które otrzymałem od Boga, bardzo, bardzo mocnym świadectwem, które mnie bardzo dotknęło. Przez kilka lat temu mieszkałem we Francji przez jakiś czas i zawsze moim największym pragnieniem mojego serca było zobaczyć Boga. I myślę, że przez dłuższy czas, przez długi czas wydawało mi się to niemożliwe, ale od 18 roku życia, kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi, to pragnienie było niezaspokojone i kiedy byłem we Francji, to podczas jednej nocy modliłem się bardzo do Boga, wzdychałem do Niego i następnego dnia, kiedy byłem w jednym miejscu, to po prostu ujrzałem Pana Jezusa Chrystusa i jest tutaj Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, wers 8 jest napisane: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I nagle poczułem, jak taki Boży duży palec przejeżdża po moim sercu i po prostu wyczyszcza je. Czyści, aż ono stało się takie święte, takie czyste, nie mogło być czystsze. I wtedy ujrzałem Boga, ujrzałem Jezusa Chrystusa, kiedy objawił mi się. I zachęcam wszystkich, bo to, co jest napisane tutaj w kazaniu na górze, to jest prawda. Dziękuję. Kto jeszcze? Zapraszamy kogoś jeszcze chętnego. Mamy parę minut. Basia się uśmiecha. Chciałeś powiedzieć? Państwu zapraszam. Co? Czy coś Bóg uczynił w naszym życiu, o czym mógłbyś powiedzieć? Jeśli tak, to przyjdź. Mateusz, zdecydował się, tak? No, to chodź, powiedz coś ty za jeden w ogóle skoczył, wytrzasnąłeś. Niektórzy nie wiedzą, co ty tu porabiasz. Mateusz, on z Turku, czy z Turka, jak się teraz mówi. Ja chciałbym tylko powiedzieć wam, skąd się wziąłem. Ja kiedyś mieszkałem na Śląsku, wiecie, Chciałbym powiedzieć po prostu o tym, że Bóg jest dobry i że Bóg potrafi zmienić człowieka. To wszystko. I może to was zachęci. Znaczy, jesteście zachęceni, jestem pewien, ale może trochę bardziej jeszcze. Na początku moje życie było takie troszeczkę trochę niefortunne, można powiedzieć. Miałem 11 lat, jak zacząłem palić papierosy, wiecie, miałem 15-16 lat, paliłem marihuanę. Parę miesięcy później sobie wstrzykiwałem heroinę. I wiecie, szło do góry. Przeszedłem przez różne etapy w moim życiu. Zakosztowałem też i bezdomności, i areszto. I policja też mi po imieniu, już mi policjanci mówili, już mnie tak znali wszyscy. Naprawdę. I wiecie co? Jak byłem kiedyś w areszcie, Bóg do mnie przemówił po prostu. Zacząłem pragnąć Boga, wiecie, i czytałem Nowy Testament i poprosiłem Boga: Boże, jeżeli jesteś, to przyjdź i zmień moje życie teraz, weź moje życie i zmień. I wiecie co, nic się nie zdarzyło w tym momencie, w tym dokładnym momencie, ale ja nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że już zostałem zmieniony, prawda? I już parę miesięcy później, jak mnie wypuszczono, ja pojechałem do rodziny, do Turku właśnie. I tam zacząłem chodzić do kościoła, wiecie, to było 10 lat temu. Nie wiem, czy to nie brzmi teraz porywające, bo nie chcę wam zabierać czasu, ani chwalić się rzeczami, którymi nie należy się chwalić, prawda? Ale chcę powiedzieć tylko, że Bóg mi zmienił moje życie, tak jak teraz wygląda, a jak wyglądało kiedyś, to jest po prostu, to jest tak potężna różnica. Z tego, co ja pamiętam, co działo się 15 lat temu, a to, co teraz dzieje się, to, co teraz mogę robić, w porównaniu do tego, co działo się właśnie
15 i więcej lat temu. To jest niesamowita różnica. Ja po prostu, jedyne co chcę zrobić, to chcę zachęcić was do tego, abyście nie bali się oddać Jezusowi tak w pełni i zdaniem, wiecie? Bo to jest najpiękniejsza rzecz na świecie, naprawdę. I Pan Jezus naprawdę potrafi zmienić życie. Potrafi zmienić życie, naprawdę. Mocno, potężnie i trwale. Także zachęcam wszystkich. Dobra, dzięki za ten czas. Kto jeszcze? Przypomnij mi się teraz swoje imię. Irena. Irenka. Powiedziała, że jeżeli ktoś się zgłosi, to jeszcze koniecznie chce coś powiedzieć. Tak? No to zapraszam. Dzięki Bogu, że mogę jeszcze z wami porozmawiać, zachęcić was do życia w Jezusie Chrystusie, bo to jest cudowne. Cudowne jest żyć z Bogiem każdego dnia i każdej nocy. I przekonałam się o tym, kiedy tak bardzo kiedyś byłam utrapiona, umęczona, ponieważ mój mąż chorował na raka i to był bardzo ciężki przypadek. Po prostu to był rak złośliwy. Lekarze dawali mu pół roku najwyżej życia. Ale modliłam się. Powiedziałam: Jezu, proszę Cię tylko o jedno, żeby mąż się nawrócił, a potem zrób z nim co chcesz. Było mi ciężko. Płakałam. Klęczałam, płakałam, ale mówię: ufam Tobie. Jezuniu, ja Tobie ufam. Ty mi nie zabierzesz, ja wierzę, że nie zabierzesz mi go, bo on mi jest potrzebny. Jeszcze tak wiele mamy do zrobienia. A po drugie, najważniejsze to, żeby się nawrócił. I stało się. Wiecie, już jest prawie 6 rok. Po tej operacji mój mąż żyje i nawrócił się. Jest w Kościele Bożym Chrystusie. Chwała Jezusowi. Powiedzieć, że otrzymałam od Pana Jezusa dar. Dar pisania wierszy, takiej biblijny, z wdzięczności dla Niego. Przeczytam jeden z nich. Przepraszam, zmienię kapłaty. Panie Boże, wielki, święty, nieśmiertelny, otocz swym ramieniem wybrany lud wierny. Jesteś Ojcem naszym, świata Stworzycielem. Żyjesz w Duchu Świętym, jesteś Zbawicielem. Twój lud Ciebie szuka, ciągle wypatruje. Pragnie wciąż mieć pewność, że Bóg go miłuje. W tej ziemskiej wędrówce ciągle się potyka, choć wie, że ma Boga swego przewodnika. Boże Wszechmogący, wciąż nam przypominaj, byśmy swoje troski rzucali na Syna, który rozwiązuje problemy, niemoce, strzeże dni swych wiernych, błogosławi noce. Pomóż nam miłować Twoje przykazania, wlewaj nowe siły do ich wykonania. Pokój, radość, miłość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, sprawiedliwość, łagodność i wierność, te owoce Ducha w Ciele Chrystusowym ożywiaj i czyń je narzędziem gotowym do wykonywania Twojej woli wszędzie. Tam, gdzie poszlesz, Panie, Twój Duch z nami będzie. Sztormy i ulewy, drogi wyboiste nie są uciążliwe, kiedy serce czyste. Poprób nas chrysotem, byśmy czyści byli. Obmyj źródłem wody, byśmy wielą śnili. Odwiedzaj nas, Ojcze, wciąż w naszej komorze. Stwórz w nas serca czyste, biegłisty Boże. Dziękujemy. Jeżeli nie ma już więcej chętnych, to będziemy mieli czas z Ryszardem. Ryszardzie, czy już oprorokowałeś wszystkich?
A, wszystkich jeszcze nie. Profesor Limit się wyczerpał na tą chwilę, bo już nadchodzi jego chwila. Czyli posłuchamy dzisiaj jeszcze Ryszarda. Potem możemy mieć jeszcze po nauczaniu taką chwilę w chwale, w uwielbieniu. Nie wiem, czy będziemy to twoją usługę kończyli dzisiaj kładzeniem rąk na ludzi, czy po prostu ty już nakładłeś się te ręce, na błogosławieś w kantorku swoim. Czyli nie ma tutaj konieczności robienia czegoś takiego. Może już to zrobimy? Może już ewentualnie tak? Razem? Tak? No. Z bratem Karolem. Karolem, czy nieletnim? Dobrze.